Większość ludzi postrzega przekazywanie spadku jako prosty proces i rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. Ostateczna wartość odziedziczonego majątku zależy od wielu czynników, a bez odpowiedniej wiedzy i zrozumienia może skończyć się to utratą znacznej ilości pieniędzy. Często martwimy się, że przekazany przez nas majątek będzie poddany nadmiernemu podatkowaniu lub zostanie całkowicie roztrwoniony przez nierozważnych może beneficjentów, na przykład dzieci. A spadek zarówno dla przekazujących i otrzymujących zawsze powinien być traktowany jako bezcenne dziedzictwo, o które należy dbać ze szczególną troską. Większość ludzi uważa, że wystarczy mieć testament lub tak zwany trust, ale niestety w wielu przypadkach nie jest to prawdą i niektóre nasze zasoby majątkowe są przekazywane na podstawie wyznaczonych beneficjentów, niezależnie od tego, co jest zapisane w naszym testamencie. Dotyczy to głównie planów emerytalnych, takich jak 401k czy konta IRA, czy też ubezpieczeń na życie, gdzie określamy głównych i tak zwanych contingent beneficjentów, a także procentowe rozporządzenie, jak mają być przekazane pieniądze poszczególnym osobom. Warto tutaj zaznaczyć, że wyznaczeni w ten sposób spadkobiercy podważają wszystkie wytyczne zawarte w testamencie i traście. Dlatego ma to ogromne znaczenie i powinniśmy wystrzegać się kilku podstawowych błędów, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych sytuacji. Najczęściej popełnianym błędem jest brak tych beneficjentów i w takiej sytuacji każda firma finansowa kieruje się swoimi zasadami, a nasze rodziny mogą być zmuszone domagać się praw do spadku sądownie, co wiąże się oczywiście ze sporymi kosztami, i niepotrzebną stratą czasu. Lepiej jest więc wyznaczyć osoby, które odziedziczą po nas majątek. Kolejnym problemem jest brak aktualizowania i nieprawidłowe zapisanie naszych spadkobierców. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy zmienia się nam sytuacja życiowa, na przykład w przypadku rozwodu czy powtórnego małżeństwa. Więc często zmieniamy nasz trust czy testament, ale zapominamy o swoich kontach emerytalnych. I to przeoczenie może sprawić, że nasz spadek trafi w niepowołane ręce, a nasi eks-małżonkowie mogą skorzystać jako beneficjenci, pomimo tego, że oficjalnie i legalnie nie są Państwo już razem. Poruszając temat planowania spadkowego, nie możemy pominąć kwestii podatkowych i w tym ujęciu prawo traktuje inaczej małżonków, a inaczej pozostałych beneficjentów. Jeśli małżonek dziedziczy na przykład konto IRA, to może zastosować jedną z trzech opcji. Może wybrać pieniądze, może zatrzymać pieniądze na koncie zmarłego małżonka lub je przełożyć na konto IRA. I bierzemy tutaj pod uwagę wypłaty RMD z odziedziczonego konta IRA oraz wiek beneficjenta i zmarłego małżonka. Więc jeśli beneficjentami konta emerytalnego są dzieci, wówczas nie musimy realizować RMD. W świetle aktualnie obowiązującego prawa tego typu beneficjenci podlegają tak zwanej 10-letniej regule i muszą wybrać całą odziedziczoną kwotę oraz zlikwidować konto emerytalne w okresie 10 lat. W tym przypadku beneficjent decyduje o dystrybucjach w oparciu o swoją osobistą sytuację. Może więc wybrać wszystko na samym początku i uregulować należności podatkowe. Może to rozłożyć w czasie lub poczekać do końca 10 roku. Więc niezależnie czy konto dziedziczy małżonek, czy też dalsi spadkobiercy, dobrze jest się zwrócić o profesjonalną pomoc, aby mieć pewność, że płacimy jak najmniejsze podatki. Więc jeżeli macie Państwo pytania odnośnie planowania spadkowego, chcecie upewnić się, czy macie dobrze wyznaczonych beneficjentów, zapraszamy do Financial Wealth Alliance, nasz numer 847 312 3454.
Zachęcamy również do polubienia naszej strony na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz śledzenia naszego bloga na YouTube też o nazwie Zaplanuj Finanse, gdzie na bieżąco informujemy o wszelkich doniesieniach ze świata finansów.